proszę. Zacznijmy. Cześć. To są moje takie do pokazywania klientom dwa albumy z praktycznie całej dotychczasowej drogi fotograficznej. Od mniej więcej 18 roku życia robię zdjęcia. Pierwsze zdjęcie w moim albumie. Bardzo długo słyszałem, to ten fotograf, co zrobił to zdjęcie na kiblu w rezydencji. Rezydencja to taki klub w Łodzi, który istniał, już dawno nie istnieje. Są kolory, jest coś innego, coś troszkę kontrowersyjnego, ale kontrowersja nie groźna, a się niesie. I tak w wielu momentach swojej fotografii funkcjonowałem i działałem. I chciałbym mniej więcej też o tych początkach, jak to się działo, powiedzieć. To też już dużo nowsze zdjęcia, jedno i drugie, z dłuższym czasem naświetlania i z błyskiem, ale to może pokażę za chwilę wszystko dalej. Ten żółty album to jest z tym takim dorobkiem do załóżmy do 4 lat wstecz. Zaraz spróbuję tu znaleźć coś też jakiegoś przełomowego i ciekawego. To na przykład pod szkołę moją robione jedno ze zdjęć, gdzie światło wychodziło skądś tam, żeby to nie było takie światło ogólne, tylko wychodzące z różnych miejsc. I bardzo wtedy polubiłem właśnie fotografowanie z jakimiś bocznymi technikami, tutaj światło błyskowe w plenerze w nocy plus światło zastane. Dużo takich zabaw, które się przewijały, wychodziły dość ciekawie i często jest tak, że nawet po prostu fajna perspektywa, fajny pomysł, który jest kluczowy. Tutaj akurat zdjęcie Roberta Biedronia już z mojej pracy licencjackiej w szkole filmowej, a tutaj portret modelki Olgi w basenie, tafla wody i go można w różne strony oglądać i w każdą chyba jest ciekawy, mam nadzieję. Podobał się, był zapamiętany. To jedna z przełomowych moich sesji, do której cholernie lubię wracać. Sesja z Pauliną Papierską, świeżo po tym, jak wygrała edycję Top Model Polska. To była sesja, którą byłem jurorem w konkursie React Fashion Show, moda ekologiczna, moda recyklingowa. Tutaj kolekcja Agnieszki Dydo, gdzie zadecydowałem, że tę kolekcję chcę obarczyć sesją zdjęciową swojego autorstwa. I właśnie udało mi się namówić Paulinę Papierską, wyprodukować tę sesję i Patrycja Skórzak, z którą pracuję do teraz, ją malowała. I tutaj połączenie światła błyskowego ze światłem ciągłym, kolory, efekty, długi czas naświetlania. Lubię takie wariacje. Tutaj inna dziewczyna, również Top Model, dlatego takie ułożyłem w tym swoim albumie jedna po drugiej, na tle folii aluminiowej, pogniecionej folii aluminiowej, podświetlonej na niebieski kolor. Lubię kolory, co mam nadzieję czasem widać w moich zdjęciach. Tutaj też jedna z bardzo istotnych dla mnie sesji, bardzo ciekawych, zarówno prywatnie ciekawe miejsce, jak i zawodowo wyzwanie, procedury, procesy. Fotografowanie w kopalni soli w Wiliczce, to akurat kaplica świętej Katarzyny, ileś tam metrów pod ziemią. Kolejne zdjęcia i motyw, który się przewinął w tegorocznym kalendarzu WOŚP. Światło z rzutnika projektora, to akurat w klubie Gossip, który był po klubie Rezydencja, bo też właśnie móc, korzystając z pewnych miejsc, starałem się je wykorzystywać, a nie fotografować w studio. Tu mój pies i nie mój kogut. Znaczy mój pies, ale już nie jest, nie ma go, a kogut kupiłem i oddałem, tak się z panem dogadałem, ale rym, że potrzebuję koguta do sesji zdjęciowej, kogut typu Feniks, a później jak pan pozwoli, to go oddam. Pan pozwolił. Tutaj znowu basen, zresztą ten sam, co wcześniej z Olgą, tutaj z Izą. To zdjęcie takie zwykłe, a to zdjęcie
aparat był włożony do akwarium i zanurzony pod wodą. Akwarium było, aparat nie, żeby aparat się nie zamoczył, a nie miałem obudowy akurat wodoodpornej, więc wymyśliłem taki patent, żeby tak to ująć. Tu zdjęcia chyba z kalendarza WOŚP 2012. Marina Łuczenko, Michał Piruk, Marcin Prokop, Jerzy Owsiak i Ola Szwed. Prosta konwencja zdjęć, ale łatwa. Te zdjęcia, a pokażę raz jeszcze. One odbywały się na ulicy, każda osoba w innym miejscu. No tak powstawały te pierwsze kalendarze, ale to nie było aż tak z wielką szkodą dla efektu. Tutaj inny kalendarz WOŚP, Julka i Jessica, połówki twarzy, rozmyte tło. Taka była konwencja pierwszego kalendarza WOŚP, który robiłem, a później się ona jakoś powtórzyła. Pierwsza była czarno-biała, później w kolorze. Tutaj z agencji, z którą współpracuję, AS Management, Cezary. Świetny chłopak, bardzo fajnie wyglądający model. Takie jakieś niby proste zdjęcia, ale wzięliśmy gumę balonową czy balony i coś tam zakryliśmy twarz. Niby takie zwykłe, a bardzo lubię te zdjęcia, dlatego też się znalazły w tym albumie. Znowu jakieś ciekawe kolorowe światła, a tutaj Robert M. w świetle w kółkach kolorowych z projektora, więc powtarza się motyw, który już mi towarzyszył wcześniej. Dlatego łatwiej mi było wrócić realizacyjnie do niego przy innym projekcie. No, tak wzdycham, bo zdjęcie nie każdemu musi się podobać, nie każdemu może ono odpowiadać, może być trochę seksistowskie itd. Powstało z Moniką Ordowską. Tak wyszło, tak się udało, zaufanie, które już podczas kilku sesji sobie wypracowaliśmy i zrobiliśmy takie dość mocne zdjęcie. Jako ciekawostka to zdjęcie dlatego załączyłem, bo może jest trochę nieodpowiednie treścią do pozostałych zdjęć modowych, ale to jest najczęściej kradzione zdjęcie, jakie kiedykolwiek stworzyłem. Drugi album, dużo bardziej współczesny, bo mniej więcej z ostatnich 2-3 lat. Znowu zaczyna się album kolorowo, w środku też jest kolorowo. I kolejne zdjęcia. Katia też chyba AS Management. Tutaj podświetlony jeden profil na niebiesko, drugi na różowo-czerwono. Pomieszczenie, główne światło niebieskie, różowe wchodzące z innego pokoju. Tu jakieś nowsze kalendarze WOŚP, Wojtek Łozowski. Cezary Pazura, zwykłe zdjęcia, jednolite tło, te powstawały w studio, to analogicznie. Piotr Stramowski, Filip Bobek, też czarne-białe, czarne-białe. I lecimy dalej. Sesja. Projekt własny, stworzony z Aleksandrą Kapką, prywatnie moją narzeczoną, w restauracji, rezydencji w Łodzi z modelami Klaudią i Jeremim. I tak wymyśliliśmy taką sesję, żeby jakiś tam był motyw przewodni, jakaś niby zbrodnia i tak dalej. Momenty mocniejsze sesji, jakieś tam polewanie szampanem i tak dalej, ale żeby to dalej było ze smakiem, żeby to nie było zbyt straszne. I to takie przerysowane zdjęcie, takie strasznie długie nogi z szerokiego kąta. To jest zdjęcie, które się okazało, że mi później paru klientów przyciągnęło, jeśli chodzi o branżę ponczośniczą, rajstopy. Realizacja z ubiegłego roku. Klapki Kubota, nawiązanie do mistrzostw piłce nożnej, reprezentacja Polski. I tu wspomniany, bo jakby mówimy o moich początkach fotografii, aczkolwiek to nie jest zdjęcie z początków fotografii. Tutaj na zdjęciu Tomasz wspomniany, taki no dość charakterystyczny człowiek, wytatuowany, nabity. Bardzo się lubimy i też takie zdjęcie myślę, że żeby nie wyszło, gdyby nie jakieś takie zaufanie, że nie robię w miarę dobrych zdjęć. Co tu jeszcze takiego? Z Anną Sokołowską, make-up UV. Tutaj zwyczajne białe tło podświetlone na żółto. Długa ekspozycja ogólnego zdjęcia.
a błysk na tło. Tutaj załóżmy to samo zdjęcie bez błysku na tło i z krótkim czasem naświetlania, tylko i wyłącznie ten czas naświetlania tyle co błysk i wtedy mamy czarne tło, więc takie dwa różne efekty prostym zabiegiem. I co jeszcze? Tu dalej też Kubota. I dlaczego pokazuję? Tu, o to zdjęcie mi chodzi. No kibel. No tak się zdarzyło, że parę zdjęć na kiblu robiłem. Lubię i się tego nie wstydzę, bo się o tym mówi. A też chyba w zdjęciach, jeżeli się je robi po to, żeby nimi pracować i mi zarabiać, to te zdjęcia muszą być oglądane i muszą tworzyć takie własne zasięgi. Tak jak zasięgi teraz się mierzy, patrzy w social mediach.